kończysz i pa! Maciek, witamy Cię w górnym odcinku Turbofana. Bardzo dobrze wypadłeś, co możemy już zdradzić w Turbofanie Extra. Dziękuję. Ale pytanie, czy wiesz, poprzeczki sobie za wysoko może troszeczkę nie postawiłeś, ale chyba nie, bo ty jesteś w ogóle takim, zwłaszcza na boisku, ambitnym zawodnikiem. Nie, no jasne, no przecież przede wszystkim, co wpływa na moją ambicję, nasza pozycja po diabła trzeci ruch, po rundzie jesiennej była dla nas wysoce niesatysfakcjonująca i to nas bardzo zmotywowało, co chyba było widać w pierwszym meczu, teraz już musi być tylko lepiej. My nie mamy innych celów niż 3 punkty w każdym meczu. No właśnie, ja pamiętam, jak ja tutaj przychodziłem na mecze w sobotę i ty po każdym spotkaniu, zwykle przegranym niestety, no niestety. Mówiłeś, że na wiosnę my wszystkim pokażemy i okazało się, że ty nie rzucałeś słów na wiatr i faktycznie tak jest. Co się w takim razie zmieniło w stosunku do rundy jesiennej, że w tym pierwszym spotkaniu no, zatrybiło to. No i pytanie, czy wy będziecie w stanie to utrzymać? No tak, bo po pierwsze, to był jedynie pierwszy mecz, więc zobaczymy, czy trend się utrzyma. Taką mamy nadzieję. Właściwie nie wyobrażamy sobie innej sytuacji. No cóż, na jesieni mieliśmy, każdy tak mówi, ale mi się wydaje, że naprawdę mieliśmy trochę pecha. Kilka tych meczów powinniśmy wygrać. Z naszym przeciwnikiem z jutra, zespół Gęduś, no to pamiętam ten mecz, my wszyscy go bardzo dobrze pamiętamy, bo mając 20 sytuacji 100%, wykorzystaliśmy jedną, przeciwnik 4 sytuacje, 3 gole. No tak się przegrywa mecze, skuteczność jest ważna. Poza tym trochę przetasowaliśmy ten skład, mamy kilka asów, najbliższy wystąpi już jutro, więc prosimy dokładnie obserwować nasze spotkanie. Na pewno będziecie wiedzieć, o kogo chodzi, dodam, że nie o mnie. No i cóż, czekamy na kolejne mecze, 3 punkty zawsze. No tak, bo jeżeli chodzi właśnie o waszych przeciwników, to oni często po spotkaniach z wami mówili, że grało się bardzo ciężko, że byliście wymagającym rywalem, ale tak jak mówisz, gdzieś ta skuteczność chyba szwankowała, a ta osoba, o której ty tutaj wspominasz, to jest właśnie odpowiedzialna, będzie odpowiedzialna, bo współodpowiedzialna za strzelanie bramy, czy raczej gdzieś z tyłu? Właściwie to ten zawodnik może grać wszędzie i z całą pewnością będzie opoką. No cóż, ja też byłem trochę winny koledzy, ja tej skuteczności w niektórych spotkaniach bardzo słabej. No ale po tym pierwszym meczu z Nairobi widać, że jest trochę lepiej. Myślę, że już to utrzymamy. Wzmocniliśmy tył, mamy już pełne tatowego bramkarza. Z przodu mamy dużą konkurencję. Przede wszystkim mamy ławkę rezerwowych, bo mieliśmy, no kiepsko z tym było na jesieni. To też jest ważne. A jeżeli chodzi o ten twój dzisiejszy występ, czego się możemy spodziewać? Stawiasz sobie jakiś próg, który chciałbyś przekroczyć? Nie wiem, jaka jest dokładnie punktacja i nie wiem, ile przeciwnicy zdobyli tutaj punktów. No ale to wiesz, chyba nie trzeba się koniecznie odnosić jakby do przeciwników. Jak jakbyś oczekiwał swoje umiejętności, no to... No bo tu są konkurencje sam na sam z bramkarzem, wolne, tak karne. No ja w tych stałych fragmentach gry to różnie. Karnych to szczerze mówiąc tak średnio, nie wykonuję raczej. Zżera mnie presja czasami. Wolne, no ostatnio mi zaczęły trochę wychodzić, ale jakby podchodzę do tego bez presji, zobaczymy co będzie. Oczywiście stawiam jak najwyżej, no ale no wiadomo. Rynek zweryfikuje. Tak jest, dobra, to życzymy Ci w takim razie powodzenia, jak najlepszego wyniku i będziemy rozmawiać w trakcie i oceniać te Twoje jasne występki. Piąteczka. Dobra Maciu, teraz troszeczkę utrudnimy Ci zadanie. Nie wiem, że jakbyś zamknął oczy, to pewnie byłby podobne, ale nie kombinować, tak jak wszyscy. Możesz sobie ustawić jeszcze raz pieczkę, żebyś wiedział, gdzie jest. Bramka już na Ciebie czeka, więc możesz uderzać. Best of all,
Właśnie, no coś ta ostatnia konkurencja to chyba... Ja mogę zrzucić na kontuzję delikatną, z którą się zmarłem. To chyba jakbyś z piątki uderzał, to te strzały byłyby idealne. Tak mi się wydaje. Tak się właśnie wydawało nam z tej perspektywy. Szkoda, bo początek byłeś rewelacyjny. No widziałem, ale później niestety. No, liczy się, żeby utrzymać formę. Nie, no dobrze, jeszcze masz dwie konkurencje. Jak stoisz z żonglerką? Prawa noga. Najgorzej, spoko. Tak, prawa noga to nie jest tylko do tramwaju? Kiedyś była, teraz chodzi trochę lepiej, ale to zobaczymy. Ale wiesz, że to trzeba ponad głową, to nie jest taka zwykła żonglerka. Na ile liczysz? 10? Jak będzie 10, to będzie dobrze. No dobra, to startujemy. O, początek właśnie był niezły. 5, no to tak połowa tego, co chciałeś tutaj osiągnąć. No niestety. Ale spoko, nie ma dramatu. Ostatnia konkurencja, karuzela. A ja wiem, co to jest. Wiesz, co to jest? 13 obrotów strzału? 15. Ale z tamtej linii strzału. Tak, ale bez bramkarza. Bez bramkarza. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, o już ma pierwsze problemy. Nie jest. 9, nie jest dobrze. 10, o to chodzi. Ja wiem, na 13. 11, 12, 13, 14, no i lecisz, 15. Dawaj, Maciek. Oj, co tu się stało? Maciek. Będziesz. Maciek, no, wiemy, że ty masz dużo znajomych. No i też musi być jakaś szydera, no nie oszukujmy się. No. Jak oceniamy ten twój występ? No, nie najlepiej, ale trafiłem w piłkę. No nie, no ja mówię o ogólnym występie. Ogólnie. Tutaj to wiesz. No są pewne, jak to się mówi, plusy dodatnie, ale niestety nie przeważają, bo dobry był początek, byłem zadowolony, a później już gorzej tylko. No tak, żarło i troszeczkę zdechło w pewnym momencie, ale wydaje nam się, że i tak... Nie można mnie zdekoncentrował, bo jestem w tym kiepski. No, ale i tak było blisko. Tak było blisko, jakby wiesz, w kontekście tego, co widzimy u innych zawodników, no to jednak... Nie będę ostatni. No, chyba zdecydowanie nie będziesz, no ale no... Ty jesteś ambitnym, przecież rozmawialiśmy jestem, no wiadomo, że chciałbyś być przynajmniej w środku stawki. Tak, a nasz zespół. Jak to się skończy, jeżeli chodzi o Diabła, trzeci ruch w tym sezonie? My celujemy w czwarte miejsce, dlatego, bo na pierwszą trójkę nie mamy szans z powodu różnicy punktowej. Ale myślę, że w bezpośrednich spotkaniach, również z pierwszą trójką, mamy szansę trochę, ich nawet chwilami postraszyliśmy na jesieni, teraz już będzie tylko lepiej. No dobra, to tego wam w takim razie życzymy. Do zobaczenia na Lidze Fanów. Dzięki wielkie. Finding some shoes in my feet, I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock, I got food in my belly, analysis for my telly, and nothing's gonna bring me down.